Dziennikarze są zachałą wszystkich zawodów ludzkości. Oczywiście nie wszyscy, ale znakomita ich większość. I to po obu stronach politycznego sporu, żeby była jasność, zarówno tego wynikającego z ideologii, jak i pozyskiwania pieniędzy. Głupotą być może dorównują im jeszcze aktorzy, ale przecież i tutaj można zająć pierwsze miejsce ex aequo. Trzecia władza. Durnie z was i komedianci, a nie żadna władza. Dziś ostra przejażdżka po dziennikarskiej impertynencji. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, którego dokonujecie, aby nasz kanał mógł rozwijać się, a treści w nim przekazywane były nadal w sposób profesjonalny. Linki do wsparcia znajdziecie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Ktoś powie: Miśko, dziennikarze są ważni, bo patrzą na ręce władzy. Zapytam, kiedy na nie patrzą? Podczas imprez urodzinowych, na które się wzajemnie zapraszają? A może podczas wspólnych wypadów, gdzie pykają cygarko albo w tenisa? Czasy się zmieniły, mysie pysie. Prawdziwe dziennikarstwo działa dzisiaj na obrzeżach mainstreamu, a nie bryluje na salonach. Dziś dokręcimy śrubkę pewnemu dziennikarzowi. Oczywiście nie sugeruję, że to on popala cygarka, broń Boże. Ale pewnemu dziennikarzowi sportowemu z radia RMF, który prowadził niedawno rozmowę z Krzysztofem Bosakiem. Ale najpierw garść faktów na temat zainteresowania Polaków mediami w ogóle. Polacy przestają oglądać telewizję. W roku 2022 żaden program nie miał nawet 4 milionów widzów. Przyznawanie się do tego, że nie ma się w domu telewizora, jest dziś pewnego rodzaju dumą. Spotykamy się z tym wszyscy. Zresztą ja ile razy słyszę: u nas w domu nie ma telewizji i jej nie oglądamy. Ten sam los, jak widzę, spotka niedługo radio, które ugnie się pod siłą podcastów, tak jak telewizja ugięła się niedawno pod potęgą internetów. Widzowie i słuchacze mają już dosyć dziennikarskiej indolencji i poziomu, którym sobą reprezentują. Prezenter zapowiadający kolejne wiadomości w dzienniku uchodzi dzisiaj za dziennikarza, a przecież ktoś mu to pisze. Jest zapraszany na uniwersytety, aby opowiedzieć innym o życiu. Dziennikarze w pewnym momencie otrzymali nie wiadomo od kogo narzędzie do bycia jakimś sumieniem albo wyrocznią narodu. Dzień dobry, nazywam się Iksiński, czas na nasz program. Ma sprawić, że mają oni większą wiedzę i elokwencję oraz pozycję społeczną od każdego z was. Tak też było w popołudniowej rozmowie radia RMF FM, którą z Krzyśkiem Bosakiem prowadził dziennikarz sportowy Piotr Salak. Czy rozmowa i zadawane podczas niej pytania dotyczyły najważniejszych zagadnień społecznych, tak żeby widzowie, czy też czytelnicy, czy też słuchacze mogli dowiedzieć się konkretnie, co jeden z liderów Konfederacji, w tym przypadku pan Bosak, ma do powiedzenia na temat obronności, wojny, gospodarki, kryzysu, rolnictwa, podatków, ekonomii, edukacji, policji i straży granicznej? Nie. Były kontrowersje. Dziennikarz, który nie ma wiedzy, kompetencji i umiejętności w takich sytuacjach, zaczyna odgrzewać stare kotlety pod tytułem: a u was biją murzynów. Chociaż poglądy Krzysztofa Bosaka i całej Konfederacji od lat, powtórzę, od lat, może jeszcze raz, od lat są znane każdemu w Polsce, to bystremu dziennikarskiemu i śledczemu oku nie umknął temat kuwerty i związków, z których dzieci być nie może. Zobaczcie i posłuchajcie. Czyli związek homoseksualny nie jest rodziną? No nie jest. Pana zdaniem? No nie, nie moim zdaniem. To jest wykładnia prawna, językowa. Czyja? I to jest kilka tysięcy lat tradycji europejskich, panie redaktorze. Nie, zaraz. Do jakich tysięcy pan się odnosi? No od czasów rzymskich do dziś. Jest kontynuacja. I tam jest napisane, że rodzina, i tam w prawie rzymskim jest gdziekolwiek napisane, ciągle, że rodzina, to że tylko rodzina? Tak, ciągle na studiach. Niech mi pan pokaże, ciekaw jestem bardzo, niech mi pan pokaże jakiś paragraf. Zachęcam do zaproszenia wykładowców prawa, którzy uczą studentów prawa rzymskiego i ja pokazują również kontynuację pomiędzy instytucjami prawnymi od czasów rzymskich do dziś. Z niecierpliwością nie mogę się doczekać, jak pan mi pokaże, że w prawie rzymskim jest napisane, że rodzina to jest kobieta i mężczyzna. Jestem naprawdę tego bardzo ciekaw. Dobrze, panie dziennikarzu sportowy. Zaczynamy. Zapewniam, że nie będzie bolał. O jakich tysiącach lat mówił Bosak? Przenieśmy się więc do starożytnej Grecji. Podstawą rodziny w starożytnej Grecji było małżeństwo. O. Przepraszam, dziękuję. Żona podała mi obrączkę. A więc małżeństwo. Miało ono do spełnienia dwie podstawowe funkcje.
Owocem małżeństwa miały być dzieci, które z jednej strony oznaczały dla państwa wzrost liczby obywateli, a z drugiej strony potomkowie byli oparciem dla swych rodziców na starość. Podstawą rodziny jest małżeństwo. Idźmy więc dalej, panie redaktorze. Pomoże nam w tym kto? Tak jest, Arystoteles. A kim był Arystoteles? Dobrze, panie redaktorze. Arystoteles był greckim politykiem. No, do tego jeszcze filozofem. I co napisał ten Arystoteles? Tak jest, panie redaktorze. Między innymi napisał dzieło o nazwie Państwo, w którego księdze pierwszej, punkcie czwartym, czytamy co? Tak jest, panie redaktorze. Uwaga, cytuję. Najpierw wtedy konieczną jest rzeczą, aby się łączyły ze sobą istoty, które bez siebie istnieć nie mogą, a więc żeńska i męska, w celu płodzenia. Dzieje się to nie z wolnego wyboru, lecz jak i u wszystkich zwierząt i roślin, pod wpływem naturalnego popędu do pozostawienia po sobie... Czego, panie redaktorze? Dalszej tegoż rodzaju istoty. Czy taka odpowiedź pana satysfakcjonuje? Czy stanowi dowód, że myśl wyrażona przez pana Bosaka, mówiąca, że kobieta i mężczyzna od tysięcy lat byli uważani za te pierwiastki, które tworzą małżeństwo, jest wystarczająca? No dobrze. Ale gdzie małżeństwo i gdzie rodzina? Odpowiadam. Szybka piłka, jak w pańskim ulubionym przedmiocie zainteresowania. Zdaje się sporcie, prawda? Nie polityce. I nie kwestiach społecznych. Z obu tych wspólnot powstaje tedy najpierw dom, czyli rodzina, pisze Arystoteles, nie Miśko. Słusznie też powiedział w swym poemacie Hezjot. Dom przede wszystkim i żonę. I wołu pług ciągnącego, bo u ludzi ubogich zastępuje niewolnika. Domem, czyli rodziną, jest zatem z natury istniejąca wspólnota, utrzymująca się trwale dla codziennego współżycia członków jej, mówi Arystoteles. Charondas zowie ją towarzyszami stołu, zaś Epimenides z Krety towarzyszami ogniska. Ergo, panie redaktorze, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Zaś ten związek tworzy rodzinę lub wspólnotę stołu. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno, że pan wszystko zrozumiał, panie Piotrze, tym bardziej, że jest pan z wykształcenia kim? Tak jest, przypominam panu, że jest pan z wykształcenia historykiem. Zajmijmy się więc teraz pokrótce rzymskim prawem. Niech pan, panie Piotrze, odpowie, jak nazywa się rozdział prawa rzymskiego, w którym mówi się, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Podpowiem panu. A zegar tyka. No? Pra? Nie pralka, nie. Pra? Nie pradziadek też? Prawo, tak? Tak jest, panie Piotrze. Prawo rodzinne. Ten rozdział, w którym mówi się o tym, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, nazywa się w prawie rzymskim, o którym pan tak rozumiem świetnie wie, bo z nagrania widać, jak był pan wielce przekonany do swoich racji. Ten rozdział nazywa się nie inaczej jak prawo rodzinne. Myślę, że twórcy prawa rzymskiego nie bez powodu uznali, że określenie małżeństwa jako kobiety i mężczyzny znajdzie swoje miejsce gdzie? W prawie rodzinnym, panie redaktorze. To teraz definicje. Gdyby pan nie wiedział, ale spodziewam się, że pan wie. Są one dwie w prawie rzymskim. W źródłach zostały przekazane dwie oryginalne rzymskie definicje małżeństwa. Pierwsza z nich. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, zespoleniem na całe życie, wspólnotą prawa boskiego i ludzkiego. Oraz druga definicja. Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny obejmujący niepodzielną wspólnotę życia. Teraz, panie redaktorze, przypomnę panu, jakie są cechy rzymskiego małżeństwa względem prawa rzymskiego. Otóż, punkt pierwszy. Jest to monogamiczny związek mężczyzny i kobiety. Kłaniam się panu nisko w tym miejscu. Po drugie, w założeniu małżeństwo miało mieć charakter trwały, jednakże dopuszczalne były rozwody. Po trzecie, związek nakierowany na posiadanie potomstwa. Jak pan myśli, skąd to potomstwo się bierze? Z małżeństwa, które, jak już panu udowodniłem, według prawa i tysiącletnich historii, jest elementem powstania rodziny. I po czwarte, było instytucją społeczną o istotnych konsekwencjach prawnych. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie pańskie wątpliwości. Proszę mi wybaczyć też tę uszczypliwość, ale zastosował pan pewien manewr podczas rozmowy z Bosakiem,
który obraził mnie jako słuchacza. I wiem, na czym ten manewr polegał. I wiem, z jakiej szkoły pochodził. I zadaję sobie teraz pytanie, czy pan również czytał erystykę Schopenhauera? Czy pan również z niej korzysta podczas prowadzenia rozmów z ludźmi? Zadaję tylko pytanie. Otóż, skoro już wiemy, panie redaktorze, że małżeństwo tworzy rodzinę, aby rodziły się w niej dzieci, dzieci rodzą się z samicy i samca lub kobiety i mężczyzny. O, czasami z takiego związku rodzi się też dziennikarz. Wtedy zaciska się zęby i żyje się dalej. Zbiór rodzin natomiast tworzy społeczeństwa. Społeczeństwa tworzą narody, narody tworzą państwa, państwa cywilizacje. Czy wy też macie wrażenie, że wielu dziennikarzy sądzi, że z samego bycia tylko dziennikarzami należą im się jakieś specjalne względy, powinszowania? A może powinniśmy klaskać im na ulicy? Przecież całość wywiadu z Bosakiem jest tak impertynencko durna, że nie można mieć żadnych złudzeń. No dobrze, ale zostawmy pana dziennikarza Piotra. Pracowałem w klasycznych mediach przez ponad 18 lat. Co nieco więcej liznąłem. Dziennikarze bardzo często nie mają podstawowej wiedzy na tematy, które poruszają. Jeżeli ją zaś już posiadają, to zawsze jest ona nacechowana ich punktem widzenia, a nie chcą odkryć prawdy. Ich punkt widzenia. Podczas wywiadów udają oni zaciekawienie odpowiedziami, ale nie są nimi w rzeczywistości zainteresowani, bo nie za zbieranie faktów im się płaci, ale za przeprowadzenie nawet najdurniejszej tezy przez całą audycję, bez uszczerbku dla jej wiarygodności. Rozumiecie? Rozpoczynasz wątek audycji, w który wrzucasz kontrowersyjne pytanie niczym granat do szamba? W tym przypadku mieliśmy do czynienia z tym, że dziennikarz chciał udowodnić swoją tezę, a brzmi ona: małżeństwo nie jest zarezerwowane wyłącznie dla kobiety i mężczyzny. Krzysztof podjął wyzwanie, dokonując logicznego wywodu, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, bo w takich sytuacjach nie ma się czasu na dokładne wyłożenie spraw. Dziennikarz to wiedział i zaatakował. Inna sprawa, że nieustanne prześciganie się w przepytywaniu konserwatywnych kandydatów na posłów z ich stosunku do aborcji, literek czy rodziny, jest urągająca inteligencji odbiorców. To zupełnie tak, jakby dziennikarz powiedział: dzień dobry, tu Jerzy Urban, witam wszystkich debili zgromadzonych przed radioodbiornikami. No jakie poglądy na temat rodziny, niech pan zgadnie, panie redaktorze Piotrze, na temat literek, na temat wojny, na temat aborcji może mieć Krzysztof Bosak? Po co kolejny raz zadaje mu pan te kretyńskie pytania? Myśli pan, że w pańskiej audycji zdradzi coś więcej? Że powie coś innego? Tak, Krzysztof Bosak, jestem za aborcją? Tu niech się pan puknie. Robi tam pan z jednej prostej rzeczy. Chce pan kontrowersji. Pańskie dziennikarstwo jest kompletnie nic nie warte. Robi pan ze swoich odbiorców, między innymi ze mnie, bo słuchałem tej audycji, idiotę. Dlaczego pan to robi? Płacą panu za to? Z jakiego powodu robi pan z ludzi idiotów? Po co zadajecie po raz kolejny te same pytania konserwatywnym politykom? Rodzina, LGBT, aborcja. Ich poglądy się w tej kwestii nie zmieniają. To są narodowcy, nie Roman Giertych. Więc współcześni ludzie mediów, tak uważam. A mówiąc ludzie mediów, mam na myśli niechlubną większość tego środowiska, a nie wybitne jednostki, aczkolwiek nieliczne, ale jednak istniejące, nie rozumieją wypowiadanej wagi przez siebie słów. Proszę państwa, nie dajcie się nigdy nabrać. To są zwykłe erystyczne sztuczki, które wyćwiczeni w boju ludzie mediów i politycy stosują na potęgę. Głównym ich zadaniem nie jest udowadnianie prawdy, ale mówienie o fałszu z takim przekonaniem, aby prawda nie miała żadnego znaczenia. Rozumiecie? Sprawne lawirowanie pomiędzy pojęciami w ten sposób, aby złapać swojego rozmówcę w pułapkę, a następnie przekierować myśli słuchaczy na zupełnie inne tory. Audycje tego typu mają to do siebie, że nie ma w nich miejsca na rozwlekłe wypowiedzi i udowadnianie swoich racji. Jak możesz wyjaśnić komuś swój światopogląd w 7 minut? Nie po to powstały te formuły dziennikarskie. Nie po to je wymyślono, żeby dostarczyć wam, czyli słuchaczom, widzom, kompletnej wiedzy. Ale po to, żeby dać ludziom rozrywkę poprzez dotarcie do naszych najprostszych mechanizmów, które nami sterują. I tak, ci, którzy z Krzyśkiem Bosakiem się nie zgadzają, będą czekali na każde jego potknięcie, odczuwając satysfakcję za każdym razem, gdy legnie pod erystycznymi zdolnościami prowadzącego. A ci, którzy z Krzyśkiem się zgadzają, na przykład tacy ludzie jak ja, czy też nawet przepadają, bo są też tacy, będą wiwatowali za każdym razem, gdy uda mu się wyjść z opresji. Pytanie tylko,
Co z takiego dziennikarskiego bredzenia dookoła ma Polska? Co pańskim zdaniem, panie redaktorze, pańskie pytania wprowadzają świeżego do debaty publicznej, na przykład? Co ma Polska z pańskiego funkcjonowania w mediach? O, w sporcie to pan daje rozrywkę, a tutaj co pan dał ludziom? Jakąś konkretną wiedzę? Czego pan chciał dowieść? Że jest pan mądrzejszy od Krzyśka Bosaka? Bardziej oczytany? Uwaga, rozczaruje pana. Nie jest pan. Po prostu pan nie jest. To widać było w całej tej rozmowie. Może pan mu sznurówki wiązać, jeżeli chodzi o elokwencję. Albo gdy pan redaktor Piotr przepytywał pana posła Bosaka na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Posłuchajcie tego fragmentu nagrania. Gdyby. Dzisiaj było referendum. Wobec takiej Unii, o jakiej pan mówi, o jakiej, jaką ja znam. To już od razu panu odpowiadam. Jestem przeciwnikiem odpowiadania na pytania, co by było, gdyby było, bo to nie jest rozmowa o realnych problemach Polaków. No zaraz, ale sam pan program, każdy program polityczny, każdy program polityczny, również Konfederacji, to jest opowiadanie o tym, co by było, gdyby. Nie, to jest mówienie, co my chcemy zrobić. I teraz, jeżeli pan pyta, co my chcemy zrobić, to my nie proponujemy rozpisywania referendum. A dlaczego pan się boi tego odpowiedzi? Nie boję się. No to niech pan odpowie. Odpowiadam. Nie jesteśmy zwolennikami rozpisywania referendum w tej sprawie. Ale jakby pan zagłosował, czy byłby pan w tej Unii, czy nie? Jest to bez znaczenia, bo 90% Polaków popiera członkostwo. No dobrze, ale bez znaczenia to znaczy... I dlatego też uważam, że w ogóle wprowadzanie tego systemu zamiast tego tematu jest bez sensu, w tym sensie, że nie będzie się w następnej kadencji Sejmu taka kwestia decydowała, natomiast będzie się decydował na przykład podniesienie kosztów w polskim rolnictwie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Dalsze komplikowanie produkcji rolnej. Ucieka pan od tego odpowiedzi. Uciekam do realnych problemów. Ale uważa pan, że to nie jest realny program? Czy Polacy będą w Unii Europejskiej, czy nie? Nie, to nie jest realny problem. Nie ma takiego tematu na stole. No właśnie. Gdyby było. Cytując Kazika, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Gdyby to najczęstsze słowo polskie. Gdyby mama miała fiuta, to by była ojcem. Chociaż jak rozumiem, dla oświeconej elity polskiego dziennikarstwa i nie tylko, ten drobny szczegół nie stanowi żadnej przeszkody, prawda? A na odchodne. I tak ma pan szczęście, panie Piotrze, że jestem lekko przeziębiony i obszedłem się z panem łagodnie. Marek Miśko, czuwaj! A jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem mojego projektu Marek Miśko, czuwaj, możecie wejść w linki poniżej i zobaczyć, jak wesprzeć mój kanał. Możecie postawić mi kawę albo zostać moimi patronami na jakiś czas. Dzięki wam mogę się profesjonalizować i rozwijać. Dzięki, Marek Miśko, czuwaj. Do zobaczenia jutro na tym samym kanale.